Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Trans Dimension. Wracamy do faktorium naszego C-bloka samotnej wyspy. W poprzednich odcinkach męczyliśmy się z piaskiem, męczyliśmy się z metalami, męczyliśmy się z rozumiem pewnych najbardziej podstawowych tutaj mechanik rządzących tą właśnie rozgrywką. Ja między tym odcinkiem a poprzednim, tak jak obiecałem, umieściłem właściwie wszystkie nasze... ...turbiny wiatrowe na miejscu. I też przeglądałem się proporcjom. Okazuje się, że na ten moment, a jeżeli chcielibyśmy produkować więcej płyt żelaznych, bardziej adekwatnym dla nas rozwiązaniem byłoby bezpośrednie przetapianie skruszonego safarite'u na rudę. Nie jestem pewien tej matematyki, którą tutaj chodem uprawiamy, ale myślę, że zrobię właśnie coś takiego. Zaufam tym moim obliczeniom. To wychodziło mniej więcej tak, że z trzech jednostek skruszonego minerału otrzymujemy dwie płyty. Za to z czterech jednostek, moi drodzy, rudy już przygotowanej, oddzielonej, otrzymujemy tylko trzy płyty. Tym samym przy tej proporcji sortowania tego głównego materiału, na który składa się ten safarite na przykład, wytwarzaliśmy proporcjonalnie stosunkowo mniej. Gdy będziemy mieli bardziej zaawansowane sposoby przetwarzania rudy, to będzie z powrotem bardziej adekwatne rozwiązanie. Za to, jeżeli już mowa o próbach planowania czegokolwiek dalej, to jedną z najważniejszych rzeczy, które muszę zaplanować i zrealizować, to zdolność do produkcji znacząco większych ilości energii elektrycznej. Ponieważ bez zwiększenia produkowanej energii elektrycznej oczywiście nie możemy zwiększyć ilości produkowanego kamienia, przez co oczywiście nie możemy zwiększyć ilości produkowanych dowolnych zasobów, które tutaj powinniśmy w dużej liczebności już na ten moment posiadać. Eksperymentowałem troszeczkę z produkcją stali, ale na ten moment mamy za małą produkcję metali, mam produkcję w szczególności płyt żelaznych, aby opłacało nam się produkować stal i z tej stali produkować turbiny wiatrowe. Szczególnie, że te turbiny wiatrowe, jak widzicie, nie dają stale takiej samej mocy. Chciałbym przyjrzeć się teraz możliwości skonstruowania serii Farm Alg, które to dalej będą przetwarzane, algi, znaczy się nie same farmy, algi będą przetwarzane na celulozę, celuloza będzie przetwarzana na pellets, nie jestem pewien jak to przetłumaczyć, i być może na bloki. Chociaż tych bloków nie jestem aż tak bardzo pewny. Nie macie. Bloki nie mają. Bloków nie można palić, więc pelec będzie trzeba tutaj wykorzystać. Założenie będzie dość proste. Chcemy wykorzystać te farmy alg, które posiadamy już obecnie. Najprawdopodobniej. Mamy troszeczkę landfillu, to poeksperymentuję tutaj. To można było cofnąć od oczka.
czy jest tutaj coś istotnego. Tak, nie ma nic absolutnie istotnego w tym, na tym obszarze. To to, co zrobimy, to przerzucę stąd wszystkie rzeczy i wycofamy ten budynek o dwa oczka do tego. Potrzebujemy zaoszczędzić tak dużo przestrzeni. O, jedno oczko mogę wycofać do tego. Chyba, że ciebie przesunę. Wodę możemy dostarczać z innej strony. Wiesz co? Nie, jednak ciebie przesunę jeszcze bardziej do tyłu. Czyli tak. Pyk. Pyk. Teraz tak. Tutaj będziemy chcieli uzyskiwać wodę. Zielone algi. I te zielone algi będą miały być produkowane obu stron. Po środku będziemy chcieli wcisnąć tutaj assembly machine oraz najprawdopodobniej skrzynkę, ponieważ to rozwiązanie oczywiście, jak zapewne już zgadliście, znów jest bardzo, bardzo tymczasowy. Powiedzmy, że spróbujemy zrobić coś takiego. Założenie jest następujące, zaraz się podzielę. Jedna fabryka. Myślę, że na razie sobie odpuszczę tu jeszcze jedną fabrykę. Jedno oczko, więcej przestrzeni. W mojej wyobraźni po środku będzie znajdowała się fabryka. Prawdopodobnie puszczę ją naokoło. Coś w tym guście. Tak. I tak. Tak. I tak. Zielone algi. Oczywiście brązowe algi będą ten system początkowo zapychały. Będziemy musieli z nimi się w jakiś sposób borać. Tak, wiedziałem, że to źle zaprojektowałem w głowie. Bez możliwości modyfikowania długości naszej łapki to nie zadziała tak, jakbym chciał. Tak.
Ten projekt, jak widać, nie jest przeze mnie do końca przemyślany tak, jak powinien być. Również celuloza będzie za wolno tutaj dostarczana. Nie pamiętam, jak szybki jest inserter, niefortunnie. Dobra, celuloza jest produkowana. Powiedzmy, że na ten moment... ten nad wyraz aż zbyt prymitywny sposób. Brązowa maść, te brązowe algi niestety będą system zapychały, ale nie za bardzo mam odpowiedź na to na ten moment. Większość moich systemów tak nie jest zbyt zautomatyzowana. Więc powiedzmy, że jakoś spróbujemy to przeżyć. Czyli tutaj jeszcze jedną palmę alg tutaj wepchnę w przyszłości. Oczywiście znów nie jest to w najmniejszym stopniu adekwatne rozwiązanie. Tak. Potrzebujemy więcej pasów transmisyjnych, czyli znów potrzebujemy więcej żelaza. Non-stop mamy podstawowy problem z zakresu braku właśnie żelaza. Żelaza jest nam potrzebne do wszystkiego, a nasza zdolność produkcji rzeczonego żelaza jest co najmniej wątpliwa. Opracujmy technologię wobec tego, które w przyszłości pozwolą nam łatwiej to żelazo produkować, albo opracujmy technologie, które umożliwią nam łatwiejsze produkowanie energii. Trudno mi orzec, która z tych opcji jest bardziej adekwatna. Może spróbujmy sięgnąć po tą metalurgię. W międzyczasie zrobiłem troszeczkę pakietów badawczych. Dobrze, więc produkujemy ciebie. Chcemy wrzucić ciebie na pas transmisyjny. Właśnie, na ile my chcemy ciebie praktycznie ten pas transmisyjny w taki sposób wrzucić? A na ile lepiej by było to 1:1 po prostu zrobić, stawiając tutaj od razu kolejną maszynę, zasilając to i tej maszynie nakazując kompresowanie. Gdzie to jest? A, jestem ślepy. Tu jest. Ok. Czyli to jest 12,8 MJ, to w sobie posiada. No ty posiadasz... Ej, to się nie opłaca. To się zupełnie nie opłaca kompresować w razie. Czy ja czegoś tutaj nie rozumiem? Jeden fragmencik tej celulozy to jest... zawiera w sobie 1 megajoule energii. A 12 ich skompresowanych zawiera w sobie 8 megajoule energii. Czyli nie opłaca nam się tego kompresować. Przynajmniej według takiej podstawowej kalkulacji. Zamiast tego spróbujmy zasilić tym turbiny parowe. Spróbujmy wykorzystać to źródło technologii, to źródło energii elektrycznej, które zazwyczaj jest wykorzystywane przez nas, prawda, w bazowym faktorium. Zobaczmy, jak to zadziała. Drabinkę mają na trawie przestrzeń. Rozsądnie byłoby zamienić tutaj kolejność. Każda jednostka ze sobą na ten moment jest dla nas
dość istotna, więc szkoda, szkoda te zasoby menu tracić, prawda? Ty użyj offsetu. Ruszyła tu bina parowa. I jak to teraz działa? Jedna turbina parowa generuje nam... ...900 kW. I... co bardzo, bardzo, bardzo istotne, ma niższy priorytet, czyli turbina parowa nie działa wówczas, kiedy istnieje możliwość, że z innego źródła nasze zapotrzebowanie zostanie zapełnione. Co jest bardzo istotne. Momencik, ja coś źle obliczyłem. Tutaj mamy... Ile ty konsumujesz alg? Ty konsumujesz 10 alg na 2 sekundy, czyli powiedzmy, że 5 alg na sekundę. Te fabryki produkują mniej niż 1 algę na sekundę, czyli fakt, że ty masz za dużo zielonego na ten moment jest wywołany niewystarczającą konsumpcją. Ok. Za długie. Tak. Dobrze, czyli mamy źródło, nieskończone źródło energii. Czysto teoretycznie, tak długo jak za bardzo nie obciążymy naszej sieci. Ponieważ ten system pobiera dużo mniej energii niż produkuje. Dokładnie ile turbin. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 3 turbiny można było do jednego boilera podpiąć. Ale może mnie tutaj pamięć zwodzić odnośnie. Okej, mamy olbrzymi zapas mocy na ten moment. I tą moc możemy spróbować odrobinkę inaczej zagospodarować. Możemy odzyskać troszeczkę części tutaj. Tak. I zobaczyć, ile udało nam się, troszeczkę piasku udało nam się uzyskać. To, co będziemy chcieli zrobić teraz, to znacząco zwiększyć ilość elektrolyzerów. Powiedzmy sobie dodatkowe 3 elektrolyzery na ten moment. Później będziemy chcieli na pewno dużo, 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 dużo więcej. I to, co jest naszym najwyższym priorytetem obecnie, to zwiększenie produkcji naszych metali. Więc bardzo, bardzo, bardzo powoli, bardzo niespiesznie,
bardzo nieprofesjonalnie. Powinienem być w stanie w stosunkowo dość niedługim czasie naprawdę solidnie tutaj zwiększyć produkcję wszystkiego tego, co tak naprawdę nas interesuje. Na ten moment tą celulozę będę zbierał do pudełka. Dobrze. Powolutku, bardzo niespiesznie, ale do celu. Mamy kolejny 3 electrolyzery. I będziemy chcieli umieścić zgodnie z taką samą logiką jak poprzednio. I powiedzcie mi jeszcze, co jest potrzebne do produkcji kamiennych rur. Kamienne cegły, a kamienne cegły trzeba wytworzyć w kamiennych piecach. W takim wypadku przygotujmy sobie taki kamienny piec gdzieś na uboczu i przepalmy na zapas te kamienie, które mieliśmy zgromadzone jako produkt uboczny kruszenia zasobów. Zobaczmy również, jak wygląda kwestia produkcji żelaza. Opracujmy sobie możliwość lepszego, bardziej optymalnego pod względem proporcji produkowania rzeczonego żelaza. Okazuje się, że jedna taka nasza farma prawdopodobnie ledwie będzie wystarczała do... Jedna taka grupa trzech farm prawdopodobnie ledwie co będzie wystarczała do zapewnienia ciągłości funkcjonowania trzech turbin parowych. Będzie istotne na przyszłość, aby o tym pamiętać i to uwzględnić w ramach kolejnych naszych kalkulacji. Ale na ten moment więcej slaków. Potrzeba więcej slaków. Zobaczcie, dopełniliśmy do punktu, w którym zaczęliśmy naszą rozgrywkę. Ten blok był pierwszym blokiem, jaki był tutaj zespawnowany, prawda, stworzony razem z początkiem naszej gry. Tutaj pojawiliśmy się na tym przepełnionym wodą świecie i już nigdy więcej nie będziemy w stanie pokazać z łatwością prawdę tego punktu, ponieważ nadbudujemy nad nim przemysł zwyczajny. Po drugim na miejsce. I tak jak mówiłem, zaraz będą nam potrzebne nowe kamienne. Właśnie dlatego zleciłem ich. Wróciłem przygotowanie. Konieczność wyprodukowania nowych. Nigdy nie pamiętam, w co powinienem kliknąć, żeby znaleźć się tam, gdzie chciałbym się znaleźć. Raz, dwa i garść zwykły. Na ten moment to nam wystarczy.
co ja zrobiłem najlepszego. Tak, masz się tutaj łączyć. Muszę zestartować te rury, bo zostały wypełnione niewłaściwym płynem. Rośnie gazem, proszę. Teraz wszystko powinno odpukać, działać. Tak, na ten moment wygląda to tak, jakby faktycznie miało chcieć działać. Jedyny problem, który tutaj widzę, to to, że niewłaściwie umieściłem słupkę energetyczną. Ale już to naprawię. I znów potrzebujemy kolejne ławki. Teraz na 3 na ten moment. Teraz pasy transportujące teoretycznie mamy, ale najprawdopodobniej nie wystarczającej liczebności. Tak, tak, tak. Tak jak myślałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie chciej, nie mare, no i że tak to ujmę. Produkujemy tylko tyle, ile potrzebujemy, a raczej produkowałbym tylko tyle, ile potrzebujemy, gdybym pamiętał o tym, że jedno kliknięcie to dwa pasy transportujące. Dobra, jak stoimy z energią? Oj, totalnie. Bo... A, już miałem to czekać. Ze względu... Ze względu na to, że pojedyncza łapka nie wystarczy. Właśnie dlatego trzeba tą celulozę kompresować. Pojedyncza łapka nie wystarcza, żeby to pompować do środka. Okej. Okay. Zmodyfikujmy wobec tego tą sytuację. Dobrze. Tym samym. To co musimy zrobić, to dać sobie odrobinkę więcej miejsca i dać sobie dwie łapki zwyczajnie tutaj. Jedna łapka. Pyk. Jest. Trzy. Do sieci, żeby się uczyło. Teraz jak widzicie również nie mamy zupełnie niezakłóconego funkcjonowania tych boilerów, ale przynajmniej jakkolwiek to działa. Jeżeli chcemy, to na początek możemy odrobinkę wspomóc ten boiler, wrzucając tutaj dodatkową celulozę. Pamiętamy, że tą celulozę cały czas możemy po prostu zgarniać ziemi, prawda, wydłubywać z tego piasku. I pamiętajmy również, że mamy całą masę bronzowych, wstrętnych alek, które będą nam na ten moment tylko przeszkadzały i dopiero w dalszej perspektywie będą nam praktycznie potrzebne. To co moglibyśmy zrobić... O, mamy na 99% ukończone badanie. I gdzieś na jakimś etapie udało mi się popsuć system i nie do końca zużyć jeden z eksperymentów badawczych. To co będziemy chcieli zrobić dalej, to zaawansowane wykorzystanie ARK. Zacznijmy badać wymaganą ku temu wcześniejszą technologię. Wyciągnijmy ciebie i pozwolimy, żeby maszyna sama się karmiła. I
Jest to odrobinkę problematyczne. Ale przynajmniej mamy teraz wystarczająco dużo slangu, że jedna maszyna tego nie obsłuży. Jedna kruszarka nie jest w stanie obsłużyć całości slangu, która jej nadchodzi, ze względu na to, iż ona jest w stanie obsłużyć, jeżeli się nie mylę, ona jest w stanie obsłużyć 4. Rzućmy na to okiem. Tak, co sekundę potrzebuje jedną jednostkę slagu. Te maszyny co sekundę, nie, co 4 sekundy tworzą jedną jednostkę slagu. Czyli problem jest w przepustowości naszej ławki. Potrzebujemy zwyczajnie dodatkowej ławki. Dodatkowego zasilania dla rzeczy. Ciekawe. Potrzebujemy szybszych łapek. Ale oczywiście do nich potrzebujemy całej masy technologii, których jeszcze przez długi ten czas nie będziemy mieli. Okej. Czyli wychodzi na to, że jedna grupa 4 farm ma pewien problem, bo to jest 2,5 jednostki celulozy na sekundę. A my próbujemy tutaj generować. Słuchajcie, bo my w takim razie zapewniamy 2,5 megajoula na sekundę. A próbujemy produkować. ...2700 kW. Czyli faktycznie, ale tylko w sytuacji, gdy to było maksymalnie obciążone. W sytuacji, w której ta sieć byłaby maksymalnie obciążona. Tak, tylko problemem jest to, że te maszyny spowalniają, kiedy sieć jest przeciążona, czyli potrzebujemy jakiegoś bufera. Ponieważ nasza zdolność do produkcji energii przez turbiny wiatrowe jest stosunkowo dość mała. Bez wątpienia musimy bardziej skupić się na zwiększeniu naszego terytorium. Więc mimo, że ten system nie działa perfekcyjnie, nigdy nie będzie działał perfekcyjnie, to przynajmniej chwilowo nie ma tutaj sytuacji bez powrotu, że tak powiem. To będzie sobie działało stosunkowo dość powoli, niespiesznie, nie z pełną efektywnością, ale będzie działało. To jest najważniejsze. Całą naszą produkcję metali będziemy chcieli przenieść w zupełnie inne miejsce. Najprawdopodobniej to, co ja zrobię, jedna jeszcze rzecz. Tak. Tutaj efektywność jest limitowana przez przepustowość tych łapek. A tych łapek nie możemy zwiększyć ich liczebności na ten moment. Musielibyśmy opracować długie inserty, jeżeli chcielibyśmy to zwiększyć. Zaraz rzucę okiem na technologię zakresu długich inserterów między odcinkami, bo ten odcinek już się absolutnie za bardzo przeciągnął. Próba na żywo
tworzenia we własnej głowie koncepcji odnośnie tego, jak ma baza wyglądać, przy jednoczesnej próbie zrozumienia tych modyfikacji, a w próbie komentowania na bieżąco, to odrobinkę przeciąża moje zasoby kognitywne, moje zasoby poznawcze, więc wybaczcie, że nie udało mi się tego zrealizować tak szybko i tak sprawnie, jakbym chciał. Możemy opracować wyższy poziom wytwarzania zielonych alg, tylko problemem jest to, że te zielone algi wymagają wówczas dwutlenku węgla i zmineralizowanej wody, i to w dziwnych proporcjach dodatkowo. Czyli część celulozy byłaby wtórnie używana w tym celu? Dobrze, moi drodzy, na ten moment to było tyle, bo odcinek naprawdę za bardzo się przeciągnął. W następnym odcinku będę starał się jakkolwiek ugryźć kwestię produkcji energii, produkcji zasobów w bardziej konsekwentny sposób. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie na dłuższą metę. Jedna rzecz, którą zmodyfikuję, to wpuszczę z tego elektrolizera w dół zasoby, aby zwiększyć produkcję metalu. Dobrze, dziękuję wam za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy. Hej, hej!